Dobry wieczór, gramy dalej, dzięki na Twitchie. Kontaktem Wiedźmina w Fele był nilfgaardzki agent w imieniu Henrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojny Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Henrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Codziennie, Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą. Kurde, to do pracy. Fuck. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Tego. Bywaj. Jedź, płotka.
wejść. Kończmy to. Mocne, kurwa. Ale go zajebać, no.
więcej mocy. Mogę z niego zaczerpnąć.
ci ochota? Spadłem z klin. Thank you.
ci ochota? Ja pierdolę! Co ja kurwa robię? Ale jak mam ją stronić, żebym poleciał na dół? No nie jest to, się tym lać. Cholera. Fuck! Co ma znać? Co się kurwa stało? Nie, nie zabiję tej wiwery, no. Ja, no. Fuck! Ja wiem, to zwierzę, to jest ta samotna. Wiem, co jest, to mi się spierdzało. Co? Przeszła ci ochota?
Nie będziemy się lać z tą Inverą. Za mocno. Te trzy razy, nie było banana.
pewno są zajebiste fanty schowane. Fjorn uderzył w kasztan? Musisz widzieć ten fanty, no. To się schowa. Zanosi się na deszcz. Oswin! Gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba dostajni się. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Zaraza. Ogień się rozprzestrzenia.
znaleźć inną drogę. Cholera, ani drgnął. Pewnie są zaryglowane od środka. Muszę znaleźć inną drogę. Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Uciekł od ciebie, tak było? Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że... Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła... Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyła. Skoro miała to takie sielskie... Gdybym to wiedział. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa... 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Ona jedna doskonale wie, gdzie naci... I za to ją lałeś? A, Wiedźminie, co ty tam k... Od początku Czemu nie powiedziałeś? A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał? Mów wszystko, co... Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Próbowałem ją... Nic więcej nie pamiętam. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? A co ze... Szarpaliśmy się. Cofnąłem się i... Anna Złapałem. Tamara była... Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. Przy niej... Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Myślałem. Wtedy już wiedziałem. Leżało tam.
maleńkie, bezbronne. Widziałem wielkie... Żebyś wiedział, nogi się pode mną ugięły. Widziałem całe pola trupów pod sodem. Ale to wszystko to przy tym o... Tego jeszcze nie wiemy. Talizman, który nosiła An... Co się stało z dzieckiem? Owinąłem je w czyste przy... Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kur... Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce... Przyjdzie na świat. Rozumiesz, Wiedźminie? Współczuję ci. Dzięki. Mam nadzieję. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Jan. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi. O czym ty, kur... To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarny... Ale jak? Dzięki więzom krwi. I... jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki... duch. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj. Cokolwiek zrobimy, pokażę ci, gdzie je pochow... Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak... Wcześniej muszę coś... Tylko się pośpiesz. Wytrzeźwij. Chyba na razie skończymy i tyle razem to zrobimy, bo widzę, że czas nie goni. To do zobaczenia.